Rujnowanie dzieciństwa. Podejrzewam, że spora część z Was kojarzy te określenie z serii filmów Huzionka, czyli youtubera, który robi filmy o różnorakich, dwuznacznych tekstach z kreskówek oglądanych w dzieciństwie, czy tego typu rzeczach. Przede wszystkim rujnowanie dzieciństwa kojarzymy właśnie z ukazywaniem różnorakich podtekstów, których w życiu nie zobaczylibyśmy, gdy byliśmy mali. Począwszy od różnych penisów skrzętnie narysowanych na drugim tle, poprzez teorię, że kudłaty ze Scooby-Doo chodził wiecznie zjarany zielskiem, aż do wprost wypowiadanych tekstów w bajkach, które dopiero teraz, po latach, wydają się podejrzane. No, cześć moja leśna panno. Dla mojej nimfy wiotkiej jak dzikie pnącze, a może przydałby ci się jakiś twardy pień? Rozumiem, że tak. Aczkolwiek określenie rujnowanie dzieciństwa odnosi się także do niszczenia naszych dobrych wspomnień związanych z filmami czy bajkami, które wydawały się świetne, gdy mieliśmy po 6 lat, a gdy obejrzymy je teraz, to okazują się co najmniej gówniane. Jak w moim przypadku Herkules czy Xena. Słowa zrujnowanie dzieciństwo w internecie po raz pierwszy pojawiły się w grudniu 2001 roku. Wtedy pojawiła się petycja online, która żądała, aby George Lucas przestał niszczyć dzieciństwo fanom starej trylogii Gwiezdnych Wojen i pozwolił wyreżyserować Zemstę Sithów Peterowi Jacksonowi. Petycja ta uzbierała dokładnie 7487 podpisów. Taką małą ilość można tłumaczyć faktem, że jednak 15 lat temu takie rzeczy zbytnio się w internecie nie przebijały. Następnie w roku 2002 w serwisie Something Awful pojawiła się akcja, aby użytkownicy przerabiali odkładki starych komiksów w taki sposób, aby jak najbardziej sugerowały seksualny wydźwięk całego tekstu. Temat wrócił w roku 2003 i po raz kolejny dotyczył nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Na jednym z forum fanowskich został założony temat Zgwałcone dzieciństwo, grupa wsparcia, gdzie po obejrzeniu Mrocznego Widma i Ataku Klonów, ultrafani Star Warsów wypowiadali się oczywiście negatywnie na temat nowych filmów. Podobnie opisywano później nowych Power Rangersów czy nowe Pokémony. W październiku 2011 roku powstała strona nazywająca się po prostu Zrujnowane Dzieciństwo, która zbiera obrazki i różne teorie spiskowe dotyczące naszych ulubionych kreskówek i filmów sprzed lat. Wypada tu wspomnieć także o South Parku. 8 odcinek 12 sezonu, który premierę miał w roku 2012, ukazywał, jak wygląda nowa część Indiana Jonesa. W skrócie, gdy mieszkańcy South Parku szli do kina, widzieli, jak Steven Spielberg i George Lucas dosłownie gwałcą biednego Indianę. Do widzenia Państwu. Chodzi pod nią? Hej! Co się stało? Skąd mam wiedzieć? Od jakiegoś czasu tak mi siada. Sprawdziłeś lampy? Tak, są dobre. A twoja antena? Stoi świetnie, a twoja? Bardzo, bardzo śmieszne. Prawdziwy męski żarcik.